Tango 5. Whiskey Tango 5. SQ Papa Lima Cactus. Move, move, move. Zapraszam Cię do obejrzenia krótkiego materiału z 11 pucharu KW Zakopane Budrym. Na dole wiosna i u góry też była wiosna. Dobrze w ogóle, że te zawody się odbyły na nieco innej trasie. Pogoda, taka se, ciepło, ogólnie trasa zmieniona. Ale i tak dobrze, że te zawody w ogóle się odbywają. No dla mnie ten start na pewno jest ważny z psychologicznego punktu widzenia. Jak to się mówi, żeby wsiąść na konia tak szybko, jak się da. Mam nadzieję, że te zawody mi nie pomogą. Już mówią, że jestem ostatni. Start honorowy z Kuźnic, obok nas organizatorzy zawodów. Zimne piwo. Heja, heja! Dobra! Go, go! Powodzenia, panie! Trzymaj na to! Wszystkie, które są w pomocy świata. Droga do góry sprzyjała wymianie doświadczenia i pogaduchom. Przy Betlejemce zmiana obuwia, wejście do strefy startowej na ostro i jazda. 22. Czuć było na starcie, że atmosfera jest naprawdę luźna. Czuliśmy wszyscy, że wiosna za pasem. Ale niektórzy nurkowali nisko. Zaczęło się. Trochę biegu sprzyjało, żeby podwyższyć temperaturę ciała. Na pewno tu wszedłem weslen. Mamy czas chwilę poopowiadać, bo tak. Czołówka jest już u góry. A minęło 27 minut. Ja mam puls 166. Zastawiły mi się, czyli idę w beztlenie. No i systematycznie sobie zdychamy. Tego dnia, uwierzcie mi, było naprawdę, naprawdę ciepło. Ja już byłem myślami, że następnego dnia idę na rower. I o dziwo, jesteśmy na górze i nie wieje. A wiecie, że na Kasprowym rzadko to się zdarza. No i właśnie mniej więcej w tym momencie poczułem, że coś z jednym zapięciem narty jest nie tak, czyli że po prostu but się wypina. Okej, ja teraz pokażę Wam, co miałem na zjeździe. Więc musiałem tak cały czas jechać, żeby siedzieć na tyłach. Warunki śniegowe tego dnia były naprawdę ciekawe. Cóż, nie miałem specjalnych smaruch, więc ogólnie jechało się jak dla mnie wolno.
No więc dobra, szybkie podsumowanie. Mamy 46 minut, jesteśmy na dole. Na białym łapie nartę, żeby mnie wypięło. Tylnie prawa narta, sorry, zapięcie tylnie mi wyskakuje. Za mało docisłem. Więc w ogóle jadę na spokojnie, bo z tyłu stopka luźna. No, ale lecimy. Wszyscy czują, że to już wiosna się kładzie. No i słuchajcie, taka jest różnica między pro. Miło patrzeć, naprawdę. Nie jest noga. Trzeci zjazd pokazuje Wam prawie w całości. Ogólnie nic się nie dzieje, ale będziecie mieli wgląd, jakie były warunki i jak to wyglądały. Oczywiście prosi jechali po prostu na krechę. Ja przez usterkę czasem skręcałem. Tak, żebyście mieli ogląd sytuacji. Biały śnieg trzymał, był dużo wolniejszy, a ten brudniejszy był dużo szybszy, więc raczej staraliśmy się trzymać brudnego. I tego dnia gorączkowa była tylko dla nas, dla nikogo innego. Kątem bezpieczeństwa i obstawy trasy naprawdę nie można się do niczego doczepić. Wszystko było tak, jak należy. Na tym odcinku praktycznie stało się w miejscu, a w każdym razie takie miałem odczucie. Kolejny raport, a więc
drugie podejście było jakieś chyba 30 minuty. Dalej idziemy w strefie mocnej, 162, czyli dla mnie to jest lekko powyżej progu, próg. Jak trzymamy to tempo na tym pulsie, to naprawdę będzie ok. Mimo że widzicie, jakby to był slow motion, to ja naprawdę zaliczyłem 3 mocne wejścia powyżej progu. Oznacza to, że forma pod koniec sezonu była naprawdę dobra. I tutaj ciekawy element, jak wiecie, rywalizacja jest zawsze, nawet jak się gra o pietruchę. No i tutaj za wszelką cenę chciałem wejść szybciej niż zawodnik, którego widzicie z lewej. Właśnie dzięki niemu zmusiłem się do najwyższego pulsu w trakcie tego wyścigu, czyli mojego maksa 180. Oczywiście ciągle zerkałem za siebie, patrząc, czy zyskuję, czy jest zaraz za mną. Na szczęście trochę nadrobiłem. Jak widzicie, doping na trasie był cały czas i to było fajne. Ogólnie z moim czasem, a byłem na szczycie poniżej 2 godzin, to tłoku nie było. Zawodowcy pili pewnie już wtedy drugie piwo. I to jest dobre na zawodach, że finalnie z każdym się kupuje. Gdyby nie te, to bym już tam, wiesz, pitał. Okej, szybkie podsumowanie. Okej, co nam pokazuje? Pokazuje 814 metrów przewyższenia. Strefy to nie ma co patrzeć, bo mi się przeszpalowały, więc nawet nie ma co. Ogólnie były 3 wejścia w bezlenowym. Tyle. Śmigamy na dół. Dla mnie zawody dobrze. Psychologicznie się przełamałem, to jest najważniejsze i można skakiwać na szosę. Tyle. Ściągamy tu i wskakujemy w adidaski. I tutaj na pewno warto podziękować organizatorom za to, że zawody odbyły się naprawdę w bardzo dobrej atmosferze. Teraz ze spokojnym sumieniem można wskakiwać na szosę. Na drugi dzień był spokojny rozjazd. Magda, jak ty masz 5 kilometrów? Ale już 4 dni później porządna ustawka z dziantem w Gliwicach, jak co wtorek.